Witam wszystkich serdecznie. Nazywam się Olek Jaworski, w skrócie zwany Kuba. Nie potrafię tak ładnie opowiadać jak Serafin, dlatego po krótkim wstępie przejdę do części praktycznej, w trakcie której pokażę Wam, jak w ciągu paru minut bez znajomości HTML-a i CSS-a wykonać motyw do WordPressa. Na komputerze mam zainstalowany serwer lokalny Apache z MySQL, gdzie mam postawioną gołą instalację WordPressa. Potem na żywo pokażę, jak taki szablon wygląda. Na początku powiem tak. Czym jest Artisty? To jest właśnie ten program, który zaraz Wam pokażę. Jest to bardzo fajny program, w którym można w ciągu paru minut praktycznie od zera wyklikać kompletny motyw do WordPressa. Nie tylko do WordPressa. Program jest dostępny w dwóch wersjach. Jest to wersja Home i Academic, która ma możliwość eksportowania zaprojektowanych motywów do HTML-a z CSS-em, który można sobie potem przerobić na praktycznie dowolną platformę. Eksportuje też oczywiście do WordPressa i do Blogera. Jest to program już dostępny w wersji standard, która dodatkowo ma możliwość eksportowania do Joomla, Drupala, do Netnuka. Wersja standard ma jeszcze taką możliwość, że opcje typu na przykład szerokość okna w wersji Home i Academic można ustalać w konkretnych, na szczeblu ustalonych zakresach, a wersja standard daje możliwość pisania po prostu z palca dowolnej wartości. I oprócz tego wersja standard ma jeszcze bogatszą o około 25% bibliotekę dodatków typu tła, jakieś ikony, chyba też kolory czcionek i kroje czcionek, bo przejdę za chwilę. Dobra, to po tym wstępie teraz sobie już będzie mi wygodniej pokazywał na szybko, jak wykonać takie szablon. Pokażę to na przykładzie szablonu, który kiedyś wykonałem dla swojego bloga. Bloga, którego już nie ma, ale to jest opowieść na spotkanie dotyczące danych. Tak więc po uruchomieniu programu wita nas takie oto, w którym możemy sobie wybrać spośród kilkunastu dostępnych, dostarczonych przez producenta motywów. Ja zacznę od takiego najbardziej podstawowego, żeby pokazać, jak to zrobić od samego początku. Tak jak wspomniałem, mam tutaj odpalony serwer lokalny i to jest była instalacja WordPressa, w której tam dodałem kilka przykładowych filmików moich, żeby po prostu była jakaś treść. Tak więc po uruchomieniu programu widzimy menu takie całkiem przyjazne użytkownikowi, bardzo podobne do menu z pakietu Office. Tak jak mówiłem, wszystko praktycznie tutaj można wyklikać. Całe menu jest podzielone na różne działy dotyczące poszczególnych elementów WordPressa. Ja zacznę może od tego, że sobie, a jeszcze przygotowałem sobie kilka takich plików graficznych, które wykorzystam właśnie do stworzenia tego szablonu. Na początku rzecz taka podstawowa, jak ustalenie tła. W programie jest całkiem spora biblioteka gotowych różnych zdjęć i grafik, które można wykorzystać jako tło. Wszystko to sobie można na żywo podejrzeć. Ja mam przygotowane zdjęcie, które sobie wrzucę. Bardzo proste jest, wrzucę mało opcji akurat w tym przypadku. Podgląd jest praktycznie wszystkiego, co się robi na żywo oraz nanoszony na projekt. Układ okna można zdefiniować w kilku kliknięciach. Tu jest gotowych kilka takich rozwiązań zaproponowanych przez producenta. Można ustalać nagłówek, menu ma być na całą szerokość okna, czy ma być ustalona według konkretnej szerokości w pikselach, czy ma się dostosowywać do szerokości okna przeglądarki. Ja dla przykładu wybiorę tutaj jeden z prostszych układów, taki, w którym jest menu i dodatkowo slider. No tak jak wszystko w tym programie można sobie wyklikać. Ja tutaj te zdjęcia gotowe sobie usunę, wstawię swoje. Jakieś tutaj kilka zdjęć.
patrzy na przykład. Jak widzicie, stworzenie slidera to jest no, kilka kliknięć. Slider na stronie głównej gotowy. On jest animowany, wykonany w HTML 5. Bez żadnego problemu. Nagłówek strony zrobię troszkę wyższy, żeby się zmieściło moje logo. Tytuł strony sobie trochę przesunę. Pole wyszukiwania zostawiam tak, jak jest, znowu pasuje. Tu jest biblioteka gotowa, grafik, który można wykorzystać, ale to nie będę niczej twarzy stawiał. Umieszczę swoje logo. To jak widzicie, no wszystko do wyklikania. Trzeba zrobić jakiś obrót czy coś. Wszystko można jedną ręką, jak widzicie, wykonać. Ja akurat lubię, jak są jakieś przejrzystości strony. Zaraz Wam pokażę, jak taki efekt uzyskać. Ustawmy tam na przykład 50% przejrzystości okna z treścią. Nagłówek w sumie też może być przejrzysty. Inaczej bym to zrobił. Ciekawą bardzo rzeczą w przypadku WordPressa jest to, że tutaj w tym menu po lewej stronie mogę sobie stworzyć przykładową stronę. Załóżmy strona kontaktowa. No. Od razu z poziomu programu można nanosić treści tej strony. Ja tutaj wpiszę niewiele. Co ciekawe, kiedy zapiszemy taki szablon do WordPressa, w momencie, kiedy się go aktywuje w WordPressie, WordPress pyta, czy zaimportować również treści. Także to jest całkiem fajna sprawa, bo można sobie przygotować motyw, nanieść treści i potem w ciągu kilkunastu sekund zaimportować to gotową stronę do WordPressa. Tak pokrótce przejdę przez opcję tego, jak widzicie, no, wiele tego nie ma, ale naprawdę dużo można tutaj zrobić. Załóżmy, że chciałbym mieć sidebara po prawej stronie, to sobie dwoma kliknięciami to zmieniam. Praktycznie każdy element, jak się kliknie, to program od razu przełącza na właściwą zakładkę. Fajną też opcją jest, jak czasami nie ma się pomysłu, jak coś rozwiązać, można wejść na przykład w tym przypadku w zakładkę menu. Jest coś takiego jak przycisk proponowana nawigacja. Taki przycisk proponowany, nie wiem, układ, zawartość, praktycznie w każdej zakładce jest dostępny. Po kliknięciu tego przycisku Artisteer generuje losowo jakiś tam w miarę pasujący element do reszty. Oczywiście można sobie coś tam polosować, a potem już dostosować konkretnie pod siebie. Tak jak wspominałem, ta wersja Academic, z której ja korzystam, ma możliwość eksportu do blogera WordPressa i jako HTML z CSS-em. Ta wersja standard ma dodatkowo się te trzy dodatkowe CMS-y wspiera. W trakcie eksportu można też ustawić kilka rzeczy. Jedną z ciekawszych opcji jest Responsive Web Design. W trakcie eksportu jest generowana też wersja strony dla urządzeń mobilnych. Wtedy przy mniejszych ekranach menu jest skalowana odpowiednio. Cała strona jest dostosowana do tego, ale to za chwilę pokażę. W opcjach można sobie jeszcze ustawić jakieś tam dodatkowe linki w stopce. Fabikonkę, jakby ktoś chciał dodać, dodatkowo jakieś style CSS-a dopisać. Ja to teraz pominę. I to
teraz, jak widzicie, w zakładce z motywami WordPressa pojawił mi się ten motyw wygenerowany. Trzeba być włączyć. Coś tam się posypało z tym nagłówkiem. Ale jak widzicie, teraz już na tym WordPressie można podejrzeć tak ten motyw, jak został wygenerowany. Tutaj nie wiem, dlaczego mi się to posypało, pewnie przez ten pasek wyszukiwania, który zostawiłem. Slider działa bardzo fajnie. Wszystko. Wiadomo, że parę minut więcej można się pobawić, wygenerować sobie wszystko tak pod siebie, jak ktoś chce. I w sumie właściwie chyba to wszystko w temacie samego WordPressa, samego artystiera. Tutaj praktycznie każdy element przekazywania można zdefiniować. Jeszcze tak, pokażę, jak działa wersja. Widać jeszcze skalę, tutaj jeszcze, no coś mi się tu rozjechało, nie wiem teraz dlaczego. Na telefonie testowałem też, to fajnie wszystko się skaluje, odpowiednio wygląda. Menu na telefonach się skaluje w ten sposób, że jest taka charakterystyczna dla stron responsywnych. Krateczka z menu, po klikniku tutaj otwiera się właściwie menu. To tak pokrótce o samej obsłudze. Wrócę teraz na chwilkę do tej prezentacji. Czy... Przepraszam. Dobra, czy są jakieś pytania odnośnie programu? Bo właściwie chyba WordPressa to nie. Jak czyste motywy z tego wychodzą? W sensie walidacji? W sensie śmieci, które dołączę. Z dodatków właściwie chyba jest tylko kawałek JavaScriptu do animacji tego headera. A z tego co pamiętam, to kiedyś testowałem przez walidator WCC i przeszło bez problemu. Nic tam takiego nie wygrał, nie było jakichś błędów krytycznych. Czy jeszcze jakieś pytania, bo jeżeli nie, to ja będę miał dwa pytania do Państwa. Pejcza? Czysto, bez jakichś tam niepotrzebnych rzeczy. Jak ktoś siedzi w motywach WordPressa za pomocą strony programistycznej, to wie, o co chodzi. Ja osobiście do tej pory nigdy jeszcze nie wykonałem żadnego motywu od zera, a mógł tego artystera. Chociaż kiedyś będzie się trzeba nauczyć. Czy są jeszcze jakieś pytania? Tak, słuchaj. Wydaje mi się, że jest. Sam Maca może mam ją sprawdzić. Chyba jest. Jest albo pracuje, no tak mogę. Nie, była, tylko nie wiem, czy teraz to wspiera. Kiedyś była. Coś mi się kojarzy, gdzieś czytałem na stronie. No nie, możemy to sprawdzić za chwilę, ale żeby nie przeciągać niepotrzebnie, to czas na konkurs. Od producenta programu dostałem na dzisiejszą okazję dwie licencje. Jedna akademik, jedna standard, także no, trzeba by je jakoś rozdysponować. Dlatego jak ktoś będzie znał odpowiedź, to proszę o podniesienie ręki. Do jakich formatów można wyeksportować motyw w wersji POM i akademik? Trzy formaty. Ktoś chętny na licencję? Tak, mam. Do HTML-a z CSS-em, do WordPressa i do blogera. Dokładnie. Czyli jedna licencja rozdysponowana. A w wersji standard? Jeszcze może... dochodzi Joomla. Ale to może ktoś inny? Nie ma chętnych? Będę musiał zabrać do domu. No jeszcze trzy.
Mówiłem o nich chyba dwa razy, albo trzy. Może ktoś, kto będzie najbliżej odpowiedzi? To do dżumli na pewno. Do dżumla i jeszcze dwa. No właśnie. Ten trzeci. No dobra, to tutaj kolega podał dwa, to myślę, że był najbliżej. Także licencja standard rozdysponowana, żeby nie było niejasności, to tak jak tego żonka powiedział, Home Academy to jest HTML z CSS, WordPress Blogger, a wersja standard dodaje Joomla, Drupala i Drupal. Nigdy z tego ostatniego nie korzystałem, no ale może będzie ciekawie. Także w mojej prezentacji to wszystko. Mogę mieć jeszcze jedno pytanie? Tak, słucham. Jak to jest skanowanie właśnie tych wszystkich menu, sidebarów, żeby tak dalej? Czy to jest skanowane jakimś właśnie zarejestrowane w okresie functions, czy to jest, jak to jest właśnie tworzone? To tutaj... Zarejestrowanie menu. To jest właśnie no, tylko układ graficzny, tam nie ma jakichś dodatkowych funkcjonalności wprowadzonych do sidebara. Także to jest tylko właśnie za pomocą CSS-a opisane, jak to ma wyglądać. To nie ma dodatkowych zachowań, nie ma jakichś dodatkowych pól. No, przyjmuje to menu WordPressa, czy to klikamy na poziomie programu? Menu główne czy sidebar? Menu główne. Zależy jak się zrobi, bo w przypadku tego, co ja pokazałem tutaj, to ja nie zaimportowałem treści. Tutaj po prostu są wyciągnięte widgety po prawej stronie. I on przyjmuje to, co się ustali w WordPressie, ale można wyeksportować. Czyli on rejestruje jakiś tam sidebar. Standardowo wyświetli to, co jest ustawione w WordPressie, ale w Artisteerze można ustawić też, żeby dołączył zawartość. Czyli to, co się ustawi tutaj dodatkowo, albo dodatkowe pozycje menu, on to wyeksportuje i w trakcie uruchamiania w WordPressie on to zapyta, czy to zaimportować. On to stali z aktualną zawartością WordPressa. I z mojej strony to wszystko. Dziękuję bardzo za uwagę, a osoby, które wygrały, proszę o kontakt, żebym przesłał mailem licencję. Dziękuję bardzo.